lutym tego roku wybraliśmy się razem z Darkiem Sokołowskim na wspinaczkę do Niemiec. Darek upatrzył sobie pewną drogę w grocie... Staatslachklamm. No właśnie tej grocie. Ja tego nie potrafię wymówić, więc macie tu oryginalną nazwę. To całkowicie nowy, nieznany nam rejon, więc byliśmy bardzo ciekawi, co tam zastaniemy. Grota ta znajduje się w kanionie niedaleko Oberstdorfu. Kanion jest tam popularną atrakcją turystyczną i stanowi sam w sobie bardzo ładny dodatek do takiego wyjazdu. Pierwszego dnia było dość ciepło, termometry wskazywały plus 10 stopni w mieście. Po wejściu do doliny było już nieco chłodniej, ale dalej malował się taki bardziej wiosenny niż zimowy pejzaż. Do groty z parkingu idzie się około 20 minut, takim średnim tempem. Flag jedzie wąskim kanionem, gdzie również można było w dole zobaczyć asekurację do kanioningu. Podobnie też taki znany rejon kanioningowy. Łysy się szpei już. Zakłada uprząż. Będzie chyba kanionik. Tuż obok tej groty w zimie zwykle są bardzo fajne lodospady. Jednak tym razem, jak widzicie, ze względu na pogodę niewiele z nich zostało. Żeby dostać się na drugą stronę, musieliśmy skorzystać z gotowych poręczówek. Niestety nie ma tam gotowego przejścia jakiegoś kładką albo mostkiem. Kilkanaście metrów podejścia i znajdujemy się już w grocie. Nie robi on jakiegoś specjalnego wrażenia. Jest bardzo niska, co też jest minusem. Można szybko dolecić do gleby. Tu jest chyba coś takiego w miarę prostszego. Może bym to mógł spróbować. Tylko tutaj odpadnięcie. To jest taka ścianka vis-a-vis. Może być dziwnie, ale warto spróbować. Ogólnie jest ciepło. Ogólnie 10 stopni w dzień, tam w dolinkach, to może, nie wiem, kilka stopni mniej, ale i tak wszystko płynie. Droga, do której przystawia się Darek, ma wycenę 14. Biegnie ona w poprzek całego dachu i jest tutaj najtrudniejszą drogą. Darek popisówę wali, też tak umiem. Ze względu na tak trudną wycenę, Darek musiał poświęcić sporo czasu na odnalezienie wszystkich kluczowych chwytów i stopni. Jest to dość żmudna i męcząca robota, zarówno dla wspinacza, jak i asekurującego. I po dwóch przystawkach Darka przyszła kolej na mnie. Ja miałem się przystawiać do drogi, która jest wyceniana na 9 plus, 10 minus. To jest kompletnie dla mnie jakimś kosmosem, ale Darek mówi, dawaj, próbuj. Więc mówię, dobra, co mam do stracenia? I z jego pomocą udało się jakoś pomału poodnajdywać kluczowe chwyty. W ogóle nie wiedziałem, co mam tam zrobić z nogami. Trochę tępe te rakobuty, które miałem, więc bardzo mi jeździły na wielu stopniach. No i największą moją tą słabą stroną na pewno była taka czysta siła, no i technika. Czyli dobre ustawianie się na nogach. Drugiego dnia nawaliło śniegu. Spadło naprawdę sporo świeżego puchu. Mieliśmy duże problemy, żeby dostać się do groty tym razem, bo bardzo podniósł się poziom wody.
No ale jakoś się udało, musiałem przedusić linę i suchą stopą udało nam się dotrzeć do groty. Więc Darek dalej próbował swoją czternastkę. I po kolejnych dwóch przystawkach przyszła kolej na mnie. Ja już co nieco zapamiętałem część chwytów. Widziałem, że są takie ruchy, które są dla mnie możliwe do wykonania. I tak to wygląda, ten początek najgorszy. Nie ma co z nogami zrobić, a potem już jest lepiej, jeśli chodzi o nogi, ale dalekie sięgnięcia. Bardzo dalekie, jak dla mnie na przybloku, a tam już jest bagno. I dodało mi to troszeczkę odwagi, więc tym razem dużo chętniej spróbowałem swoich sił na tej drodze. Oczywiście nie była to próba przejścia, tylko dalsze patentowanie. Ale nawet to dawało mi sporo frajdy, bo widziałem z minuty na minutę, że mógłbym połączyć te ruchy, że dam radę je wykonać i nabierałem coraz więcej wiary w siebie. Jednak przede mną jeszcze długa droga. Także droga powrotna nie należała do najłatwiejszych. Przedostanie się na drugą stronę jest trochę trudniejsze niż do groty. Przeprawa przez dziką rzekę. No i trzeba uważać, żeby nie wylądować z całym dobytkiem w tej lodowatej wodzie. Że trudniej się to było dostać niż spinę. A jeżeli chodzi już o lodowatą wodę, to postanowiłem zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i zamorsować zimą w tym górskim potoku. Od jakiegoś czasu już biorę takie lodowate kąpiele koło domu, ale ten górski potok mnie przerażał. I jak już się rozebrałem, to dopiero dotarło do mnie, co chcę zrobić, ale nie było odwrotu. Woda była strasznie lodowata. Mimo okropnego bólu postanowiłem, że dam radę wytrzymać 4 minuty chociaż. Ale jest proste. Jak pierdolę, takie zimne to jeszcze tylko to. Minuta. Jeszcze 3 minuty! Taka rwąca lodowata woda jest naprawdę o wiele gorsza niż woda lodowata, ale która stoi. Mega ciężko było to wytrzymać. Jeszcze 2 minuty. Została minuta. Z rękami bym tu nie wytrzymał. Trzydzieści sekund! Warto było wytrzymać, bo jak już wychodziłem, to byłem z siebie taki dumny. Ale kurde! Radość z tego, że udało się zrobić coś mega trudnego oraz endorfiny, które powoduje taka zimna woda, dały mi naprawdę niezłego kopa. Trzeba wyjść stąd jako to. Stopy. Stop nie czuję. Przepraszam, daleko na Giewont? Bo zabłądziłem. Wiesz? No, ja idę. Przegacie przebrać to, założyć i będzie dobrze. Co? Idę. Nie ma jedzenia. Trzeciego dnia dopadało drugie tyle śniegu. Temperatura spadła poniżej zera i zrobiło się naprawdę bajkowo. Powrót zimy na całego.
Niestety bajkowe nie było już dojście na drugą stronę rzeki. Ten śnieg zdecydowanie utrudniał nam poruszanie się po tych skałach, które przykrył. Było o wiele bardziej ślisko. Było też znacznie zimniej. Tam były te liny, ale można było się w sposób niekontrolowany ładnie wpakować z całym szpejem. Temperatura w grocie odczuwalna była chyba z minus 10 tego dnia. Nie byliśmy na to za bardzo przygotowani, więc stwierdziliśmy, że zrobimy po jednej przystawce i lecimy do domu. Mimo że zmarzłem dość mocno podczas asekuracji, to stwierdziłem, że już ten ostatni raz się wysilę i dam z siebie wszystko, żeby spróbować jak najwięcej przejść bez brania bloków. Nie, no muszę gdzieś sięgnąć. O. Wtedy będę miał jakieś pojęcie o tym, czy ta droga jest w moim zasięgu, czy nie. Nie obyło się bez wzięcia bloku, czy nawet dwóch, ale chodziło głównie o to, żeby sobie dopracować sekwencję i przypomnieć ruchy. I myślę, że jeżeli dopracowałbym tutaj pracę nóg i trochę popracował nad wytrzymałością, to mógłbym realnie się zastanowić nad próbą poprowadzenia tej drogi następnym razem. Darek również nie przeszedł tym razem tej drogi. Dobrze ją opatentował. Dobra, na dół. Więc obaj mamy tu otwarte projekty i na pewno niebawem tu wrócimy. To nie wytrzy... No, kupę zrobię rano.